Witam bardzo serdecznie panią. Dzień dobry. Tak, tak, tak. Panie pozwoli laptop. Ja w sumie uznaję równość, ale chciał pan dobrze, dziękuję. To tak, ja zawsze to dobrze. Tak, no to o czym pan chciał ze mną dzisiaj rozmawiać? Chwileczkę. Witam państwa bardzo serdecznie ze strony Witold Gadowski. Gazeta Wyborcza. Miło mi poznać pana. Nie z panem jeszcze nie przeprowadzałam wywiadu. Cieszę się, że możemy się spotkać z panią. Przejdziemy może do konkretów, aby nie przedłużać. Wiadomo, pani pewnie ma bardzo napięty harmonogram dnia. Nie tylko to! No, myślam się. Może przejdziemy do pierwszego pytania. A, harmonogram! Tak, tak, tak! Nie hormonogram, harmonogram. I jedno, i drugie. I nie wstydzę się tego. Mimo, że Polska jest kulturą nekrofilską i każda radość jest u nas piętnowana, a cierpienie ponad miarę wysławiane. Ma pani coś konkretnie na myśli? No na przykład to, jak Jarek Kaczyński pokroił praktycznie swojego brata na plasterki i zrobił z tego happening polityczny, żeby ta jego partia bez programu miała powyżej 20% znowu. A mógł po prostu nie wywalać stamtąd kluzik rostowskiej. Prawda? Tak, przejdźmy może do konkretnych. No i co, nie zgodzi się pan? W pełni się z tym zgadzam, no. Z tym członkiem Gazety Wyborczej. No wiem! Pierwsze pytanie, no. Pani profesor. Tak, tak. Czy ekonomia była pani świadomym wyborem, czy raczej przypadkiem? Ma pani egzaminy na inne kierunki, czy nie? Mój wujek, docent, zachęcił mnie do pracy naukowej i pomyślałam, że byłyby to dobry pomysł, żeby służyć w jakiś sposób społeczeństwu, prawda? Dobra odpowiedź. Dlaczego pani nie... Też jak sądzę. Pobudki kierowały mną właściwe. Dlaczego pani nie lubiła szkoły? Ma pani jakieś złe wspomnienia z tego okresu? To może dlatego, że praktycznie, wie pan, każdy zdolniejszy dzieciak szkoły nie lubi, jest indywidualistą, wie pan, no to ja tu nie byłam wyjątkiem, prawda, no co mogę powiedzieć. Wyprawiam przedmioty nudne, nauczyciele banalni, no... Czy chciała pani... Nie lubiłam. Nie dziwię się, czy chciała pani zostać ekonomistką, czy może już pani myślała o karierze politycznej wówczas? Nie, długo nie myślałam o karierze politycznej, no ale w końcu pomyślałam. No w sumie logiczna wlepszy wywód. Tak. Była pani popularna... Nie byłabym profesorem, gdybym nie była logiczna. No, Lech Kaczyński też był profesorem. To jest... To dzisiaj tego nie mogę pojąć. Tak, była pani popularna wśród kolegów i koleżanek? Była pani typem lidera grupy? Co pan myśli, skąd ta polityka? Kiedy ja mówiłam, że idziemy do klubu Sopockiego Łajba, bo wtedy w Sopocie spędzałam często wakacje, to panie, to wszyscy szli. Jośka powiedziała, to wszyscy szli, nie? No w sumie u nas było podobnie. Które umiejętności tak? Ci zdobyte na studiach wykorzystuje pani teraz, oprócz czarującego głosu oczywiście? A propos mojego głosu, to kiedyś jeden poeta napisał wiersz. O. Napisał... O, coś tam grzmiąca, trąbo, jerychoń, coś takiego, nie pamiętam dokładnie. No. Bardzo ładne. Postmodernistyczny? Nie, w sumie nie, bardziej modernistyczne. Może pani wyśle mi na pocztę... Tak, przemailuję panu albo na faksa, albo co pan tam chce. Dobrze. Pamięta pani jakieś szczególne doświadczenia z okresu studenckiego? No cóż... pamiętam, jak kiedyś ściągałam na zajęciach. Co pani ściągała? No, notatki, wiedzę ściągałam. A, to tak, tak, tak. Proszę nie wierzyć w te różne plotki na mój temat, jakobym... no nieważne, to są plotki. Znaczy, no powiedzmy. A robiła pani notatki sama, czy pani korzystała z pomocy innych osób w tym względzie? Na studia sama! Jako posłanka też głównie sama, felietony wasz.
A jaki był temat pani pracy magisterskiej? O, ja pisałam o kopalnictwie, o rudach metali w Afryce. O, pana zanudzi pewnie, a ja uważam wtedy, że to jest pasjonujący temat. A jak oceniono pani pracę magisterską? Dobrze, no. Czy miała pani jakiś pseudonim na studiach? Nie. A gdzie się pani spotykała ze znajomymi? No przecież mówiłam, w Sopockim klubie Łajba. No i w Żaku, w Gdańskim Wrzaku, tak. I w Gdańskim Wrzaku, tak. Widzę, że pan się zapoznał z moim dossier, bardzo dobrze, fachowe dziennikarstwo. To panie, to jest w tej chwili, proszę pana, to jest po prostu światełko w tunelu, czy jak to się mówi. Ze świecą szukać, prawda? Tak. Jakie używki były wówczas modne? No nie było tyle, co teraz, no. Słodkie wina, jakieś może lakrimy, mistele? No, tak. Przez duże D. Tak. A kojarzy pani może jakieś tanie i szybkie dania studenckie? Zupki takie były, panie, ale to one były niedobre bardzo. O, mam pani zdjęcie, bardzo pani zgrabnie wygląda na nim. Tak, utrzymuje pani jakieś kontakty ze znajomymi, może przetrwały jakieś przyjaźnie ze studiów, coś ten deseń? Tak, to tak, to Facebooka, że pan zajrzy to. Dobrze, proszę pana, czy to wszystko, bo jeszcze muszę przygotować wystąpienie na posiedzeniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Gdyby pan był łaskaw zakończyć, możemy jeszcze kiedyś dowywiadować, prawda? Tak, to wywiadujemy się, tak. To bardzo pani serdecznie dziękuję za ten bardzo interesujący wywiad. Również mi było bardzo miło. Przepraszam, że nie mogłam wygospodarować na dzisiaj więcej czasu. No, tak bywa. Tak. To może... Służba, nie drużba! A służba ojczyźnie jest najważniejsza, prawda? Tak, no cóż...